A teraz ja, Moroni, żegnam ludzi innych narodów oraz moich braci, których miłuję. A spotkamy się przed tronem sędziowskim Chrystusa, gdzie wszyscy ludzie przekonają się, że moje szaty nie są splamione waszą krwią. Taka przykra myśl czasami się nasuwa, kiedy, nie wiem, to się staramy, tak? Żyły wyprowadzamy tam dla innych i tak dalej. Albo chcemy dobrze. To jest piękny fragment. Naprawdę. Smutny, ale taki potężny. Nigdy, przenigdy nie oczekujcie wdzięczności. Nigdy, przenigdy nie oczekujcie wdzięczności. Ja może powiem tak ostrzej do właśnie członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. To jest wasz obowiązek, tak? Jeżeli tę drogę podjęliście. Żeby żyć dla innych, żeby żyć dla tego świata i dla Boga. Macie znaleźć swoje posłannictwo. Nawet Bóg jest posłańcem w swoim planie. Tak? To wy też. Trawa jest posłańcem. Głupi kamyk jest posłańcem. Nie jesteście królewnami i księżętami. Sorry. I wielkość wasza mierzy się tym, że nie oczekujecie niczego w zamian, bo i Bóg niczego w zamian nie oczekuje. Głównie dostaje po a! I wy też potraficie to znieść. Tak? Tak. Oczywiście są pewne tak zwane zdroworozsądkowe wdzięczności, które człowiek powinien otrzymać. Na przykład zapłata honorarium. Jeżeli są takie umowy, jeżeli ktoś też po prostu z dobrego serca chce wam okazać wdzięczność, na jakiś swój sposób, to tak? Te pierwsze wynikają z umowy i powinny być realizowane. Te drugie, no, to już wasz gest, wasza umowa. Ok? Tak poza tym, to wy dziękujcie. Słuchajcie, gdyby ludzie codziennie za wszystko sobie nawzajem dziękowali, albo w ogóle światu dziękowali, za cokolwiek, byliby szczęśliwi. Już od razu byliby szczęśliwi. Nawet w największych cierpieniach. Nie, ja się ze swojego życia tego nauczyłem. Żeby było jasne. To nie jest moja mądrość. To jest mądrość mądrzejszych ode mnie. Cześć, strzała, na razie. Pa.